Cześć, witam serdecznie na kanale Captain Speaking oraz Aeroklubu Warszawskiego w kolejnym odcinku naszej serii Od Zera do PPL-a. W dzisiejszym odcinku Sebastian dostąpi zaszczytu udania się do samolotu. Tak, będziemy uruchamiali samolot, po czym spróbujemy pokołować im do pasa. Dokładnie, pokażemy Wam, jak prawidłowo odpalić i przekołować samolotem, tak więc zapraszamy. Znajdujemy się w samolocie i rozpoczniemy przygotowanie do uruchomienia silnika. Jeżeli nie czujemy się pewnie z danym typem samolotu, używamy checklisty. Dzisiaj do uruchomienia limuzyna samolotu będzie otwarta. Jest to po to, żebyście nas lepiej słyszeli. I właściwie możemy rozpocząć procedurę. Sebastian? Możemy rozpoczynać, tak. Rozpoczynamy od upewnienia się, że mamy zaciśnięte hamulce. To jest podstawa. Sprawdzamy, czy wszystkie wyłączniki są wyłączone, czy zawory paliwa są w pozycji otwartej oraz zasłonki silnika z oleju są otwarte. Patrzymy na panel z bezpiecznikami, czy wszystkie są wciśnięte. Mamy odciągniętą moc, ściągamy stery na siebie, załączamy baterię, generator, załączamy światła pozycyjne i oczekujemy na to, aż uruchomią nam się wskazania silnika. W systemie MVP wprowadzamy ilość posiadanego paliwa. W naszym przypadku jest to 70 litrów. Jesteśmy gotowi do tego, aby móc uruchamiać poszczególne kolejne rzeczy. Załączamy światła antykolizyjne, aby poinformować dookoła wszystkich, że za moment nastąpi uruchomienie silnika. Załączamy pompę paliwa. Obserwujemy, czy podnosi nam się ciśnienie paliwa na wskaźniku. I gdy jesteśmy pewni, że możemy uruchomić, to uruchamiamy. Ale zanim to jeszcze nastąpi, szczególnie w sytuacjach, gdy jest zimno, powinniśmy załączyć ssanie. Robimy tutaj tym cięgnem. Dokładnie. I pamiętamy o tym, aby na lotnisku kontrolowanym poprosić o zgodę na uruchomienie. Tak jest. Wówczas musimy uruchomić awionikę na moment, założyć słuchawki i rozpocząć komunikację celem uzyskania zgody na uruchomienie. Dokładnie. Tym samym jesteśmy gotowi, zamykamy limuzynę, krzyczymy od śmigła, żeby poinformować wszystkich naokoło, że należy odsunąć się od silnika. Zamykamy limuzynę. Upewniamy się, że prawidłowo zamknęliśmy ją. Musi nam zaskoczyć. Wkładamy kluczyk do stacyjki. Patrzymy, czy nikogo nie ma jeszcze dookoła. I krzyczymy od śmigła. Obserwujemy wzrost ciśnienia oleju. Staramy się nie przekraczać 2000 obrotów. Włączamy alternator, wyłączamy pompę, załączamy awionikę, obserwujemy ładowanie akumulatora, załączamy radio i transponder w tryb standby. W tym momencie możemy już założyć słuchawki. Jak się słyszymy? Ja Cię bardzo głośno słyszę. Bardzo głośno mnie słyszysz, no to trzeba zaciszyć, jak teraz. Dobrze, teraz jest cudownie. Cudownie. Wierzę, nie wiem, jak słyszymy. Tak, teraz będziemy sprawdzali, w jaki sposób słyszy nas wieża. Dobrze, mamy wszystko uruchomione, możemy załączyć światła do kołowania. Możemy odkołować, po to, żeby nie robić tutaj zbyt głośnego kurzu za nami. Tak, upewniamy się, czy nikt nie stoi wokół samolotu. I powoli, na małych obrotach, odkołowujemy. Samolot AT trzyma niesterowane kółko przednie. Działa ono troszkę jak przerównując w wózku sklepowym. Więc sterujemy, używając steru kierunku. Pomagamy sobie hamulcami różnicowymi. Pamiętamy o tym, żeby nie jechać na zaciśniętych hamulcach, tylko regulujemy prędkość obrotami. Hamulców używamy tylko, jeśli tego naprawdę potrzebujemy. Nie chcemy oczywiście spalić hamulców, czy też przygotować całe kół, prawda? Najpierw musimy skontaktować się z Babicą informację na częstotliwości 119-180, potwierdzić, jaki pas jest w użyciu w dniu dzisiejszym. No i później przełączyć się na babicę radio, gdyż będziemy przecinali pas prawiasty, który odbywają się właśnie loty szybowcowe i musimy potwierdzić, że ta operacja będzie bezpieczna. Sierra Papa Tango, Papa
Foxtrot, dzień dobry, pod aeroklubem, na PAW, Planetera 25. Tango, Papa Foxtrot, Babice, PAW w życiu 28, QNH 10, 13, dalej nawiasz, Babice, Radio 122305. 10, 13, PAW w życiu 28 i przechodzimy na 122305, dziękuję. Nawiązujemy łączność z Babice w radio. Przed pasem trawiastym zatrzymujemy się, oczywiście. Babice Radio, Sierra Papa, Tango Papa Foxtrot. Dzień dobry, prosimy o cięcie trawiastego na pasem życiu. Upacz 1-0, prosta 1-0. Radio. To poczekamy na szybowiec. Poczekamy, tak, ale wychodzi na prostą już, więc... Z drugiej strony sobie ląduje, nie? No, ćwiczą lądowanie z wiatrem. Na szybowcach się ćwiczy takie manewry dość często. Tak, no papa, wyfer może. Możemy przecinać pan prawiastę, pierwa papa tego papa Foxa, dziękuję. Upewniamy się z lewej czysto, z prawej również. Zaznaczamy stropę i rozpoczynamy dołowanie. Jeśli chodzi o kołowanie, to staramy się omijać wszelkie nierówności, a jeżeli już takie widzimy, to najlepiej pokonywać je pod kątem 45 stopni ze stosunkowo małą prędkością. Dokładnie. I tak jak mówi Sebastian, tu staramy się pokonywać pod kątem, żeby zachować jak największą odległość śmigła od ziemi. To śmigło, szczególnie tych mniejszych samolotów, jak AT-3, jest dość blisko do trawy, więc nie jest to dużą sztuką, żeby zahaczyć o ziemię. Opuszczamy pas, za momencik miniemy Radio Sierra Mike, Bravo, Gierki. Proszę pacjencie neutrala do aeroklubu. Tak, India Bravo, może ciuć. Pamiętamy, że jest to lotnisko niekontrolowane, więc musimy upewniać się o tym, że nie uderzymy w inny sam statek powietrzny, samochód, szybowiec, cokolwiek. Minęliśmy pas, wyłączamy stroby. Sierra Papa Tango Papa Foxtrot, na neutralnym, przejdziemy na łodnicę, informacje 119-180. I przechodzimy z powrotem na łodnicę. Babice, informacja, Sierra Papa Tango Papa Foxtrot, neutralny. Ale dzisiaj piękny ruch na babicach. No, to prawda. Babice, Sierra Papa Golf Bravo November, on the note, ready for departure. Jest dosyć sporo samolotów przed nami. Bravo. Tak, omijamy samolot z uwagą. No myślę, że masz go minąć, żeby nie stać tutaj w strumieniu zaśmigłowym. Żeby nas nie zmuchnął, to jest duża Cessna załadowana. I tak jak mówi Sebastian, jest ruch, nie spieszymy się. Będziemy gotowi, zrobimy briefingi, zrobimy próby silnika i dopiero wtedy będziemy zajmować pas i startować. Dokołowaliśmy do punktu oczekiwania pasa 28 i jesteśmy gotowi do kolejnych zadań, ale to już w następnym odcinku. Zrobimy próbę silnika, briefing, przygotujemy samolot do odlotu. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Fly safe. Fly safe.